Nexomon Extinction jest dwuwymiarowym RPG-iem, w którym toczy się walki i łapy potwory, tych jest grubo ponad kilkaset, posiadają różniące się od siebie ataki oraz władają innymi żywiołami. Za produkcję odpowiedzialny jest Vivo Interactive oraz PQB. Data to natomiast 28 sierpnia 2020 roku. Tytuł zadebiutował m.in. na Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, komputerze osobistym, jak i smartfonach. Wcielając się w bohatera, staramy się poskramiać coraz to nowsze Nexomony, toczyć pojedynki z łotrami i innymi rzeźmieszkami, odwiedzać nowe i tajemnicze światy, pomagać mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw oraz nieustannie rozwijać złapane potwory i kolekcjonować rzadkie przedmioty. W podróży towarzyszy nam przyjaciel Koko, który jako dobry kompan nieraz służy radom oraz wspiera nas w trudnych chwilach. My jako łowca przygód zwiedzamy światy, przeszukujemy napotkane lokacje, rozmawiamy z napotkanymi NPC. Czasami przyjdzie nam wykonać jakieś generyczne zadania w postaci znajdowania przedmiotów lub ubicia konkretnego celu. Nie są one zbytnio wymagające, najbardziej chyba testują naszą spostrzegawczość, jak i cierpliwość. Opcje są dosyć rozbudowane i jest tu chociażby zarządzanie zespołem, opierające się na ustawianiu potworów w rzędach, zakładanie na nie przedmiotów wzmacniających, czy wgląd w statystyki. Dalej jest inwentarz, gdzie znajdziemy m.in. potiony, eliksiry wzmacniające, takie, które przywracają do życia lub pozbywają nas niechcianych statusów. W menu przydatny jest również dziennik, dzięki któremu po powrocie do gry szybko się odnajdziemy, uzupełnimy braki wiedzy lub lepiej zapoznamy z fabułą. Pojedynki toczone są w turach, gdzie do wyboru mamy różne ataki specjalne, korzystanie z zebranych przedmiotów wzmacniających, żonglowanie zespołem lub w ostateczności ucieczkę. Jeżeli spodoba nam się jakaś bestia, zawsze będziemy mogli ją złapać, korzystając z poszczególnych nexotrapów. U tym odpala się specjalna minigierka we wciskanie klawiszy w odpowiedniej kolejności i gdy szczęście nam dopisze, stajemy się posiadaczem poszukiwanej kreatury. Tak jak wcześniej wspomniałem, różnią się od siebie żywiołami, posiadają statystyki takie jak ilość żyć, moc magicznych ataków, siłę, defensywę czy szybkość, która wpływa m.in. na priorytet i jest wyjątkowo ważnym atrybutem. We większych miastach porozsiewane są specjalne teleporty, dzięki którym sprawniej przychodzi nam eksplorowanie świata. Są one nieocenione, zwłaszcza w endgame'ie i znacząco uprzyjemniają rozgrywkę. Podchodząc do NPC-a z gwiazdką, jesteśmy z nim w stanie wymienić się na jakieś ciekawe przedmioty. Warto to robić, dlatego że te transakcje zazwyczaj są na naszą korzyść. Za zebrane pieniądze odwiedzając sklep kupimy przydatne mikstury, różne magiczne kryształy, smaczne przekąski czy pułapki do łapania stworków. Fabuła jest raczej oklepana i opiera się głównie na walce ze złem. Dobre są natomiast pojedynki z różnymi czempionami. Posiadają oni zazwyczaj mocny skład, który w dobrej mierze testuje nasze umiejętności. Wszystko tutaj opiera się na sile żywiołów, dlatego trzeba odpowiednio dobierać posiadanego zwierzaka pod przeciwnika. Weźmy tu na przykład potwory wyładające wiatrem, które znakomicie sprawdzają się przeciwko tym skalnym oraz liściastym. Słabe są natomiast na ogień, porażenia prądem czy przestraszenie przez zjawy. Ogniste w myk poradzą sobie z tymi liściastymi, powietrznymi oraz duchami, jednak szybko przegrają z bestiami władającymi wodą, jak i żywiołem ziemi. Które z nich są mocne i na co można znaleźć w internecie, dlatego zainteresowanym polecam to jak najszybciej zrobić, aby uniknąć niepotrzebnej frustracji. Każdy z naszych złapanych potworków ma miejsce na rdzenie. Warto tam dołożyć chociażby takie, aby szybko zdobywały doświadczenie, były nieco bardziej witalne lub wzmocnić defensywę. Rdzeni jest wiele rodzajów, są one szczegółowo opisane, z czasem znajdować będziemy ich więcej lub łączyć ze sobą specjalną fuzją, dodatkowo wzmacniając. System walki jest dosyć uproszczony, jednak dużo w nim z klasycznych JRPG-ów. Dobrze, że nie ma tu losowych potyczek, tylko rywale najczęściej chowają się w krzakach. W pewnym momencie zmuszeni będziemy nieco pogrindować, jednak jest to bardzo przyjemne i rozluźniające zajęcie. Całość bardzo lekko i przyjemnie się gra, a pętla jest na tyle wciągająca, że łatwo zatracić się w tym świecie. Szata graficzna jest ostra i kolorowa, wszystko podane w 2D z dopracowanymi animacjami. Przypomina to wszystko nieco RPG z konsol przenośnych, mijać będziemy wiele monumentalnych obiektów, olbrzymich szkieletów czy tajemniczych skamielin. Niektóre widoczki naprawdę mi się podobały, a ich ujęcia wskazują na to, że coś ważnego wydarzyło się przed naszymi narodzinami. Potworów do złapania jest chyba 300 lub 400, każdy z nich jest inaczej animowany i bardzo się od siebie różni. Twórcy musieli mieć naprawdę głowę na karku, aby to wszystko wymyślić. Do tego dochodzą jeszcze złożone walki z bossami, unikatowe ewolucje wraz z rosnącym levelem oraz polowanie na bardzo rzadkie i legendarne gatunki. Większość napotkanych przeciwników przypomina znane wariacje ówcześnie żyjących zwierząt. Trafi się wielokolorowe ptactwo, dziwaczne duchy i zjawy, krzyżówki ślimaków z królikami, wilki z trzema ogonami, wielokolorowe jaszczurki czy inne mniej lub bardziej wymyślne kreatury.
Sam świat jest dosyć rozległy, chociaż miejscówki wydają się oklepane. Standardowo trafimy tu chociażby do lasu, na pustynię. Odwiedzimy kilka opustoszałych kopalni, nawiedzonych miast czy metropolii tętniących życiem. Całość wydaje się być stonowana i nie serwuje żadnych surrealistycznych klimatów. Dźwięk, jak i melodyjki lecące podczas walk są całkiem przyjemne i nieźle wpadają w ucho. To samo tyczy się z menusami oraz motywami lecącymi w tle. Niestety nie ma co liczyć na polską wersję, jakkolwiek udźwiękowione napisy. Jest tu typowe plumkanie w trakcie dialogów, z którym niestety nie można nic poradzić. Kwestie między bohaterami napisane są dość przejrzyście, nie uświadczymy tu nie wiadomo jakiej poezji, czyta to się w miarę okej, czasami trafi się jakiś żarcik, jednak w żadnym stosunku nie oceniałbym tego negatywnie. Motywy lecące w tle zmieniają się w zależności gdzie akurat jesteśmy, czy zmiany planszy. Ogólnie ścieżka dźwiękowa jest jak najbardziej na plus, ale bez fajerwerków. Na rynku jest setki innych RPGów z lepszym soundtrackiem, ten w Nexomonie jakoś specjalnie się nie wyróżnia i pewnie po ukończeniu gry każdy o nim zapomni. Nexomon Extinction jest całkiem wciągającym średniakiem, z wieloma bogatymi opcjami oraz ciekawie zrealizowanymi potyczkami. Podobało mi się wchodzenie w interakcje ze światem, jak i bawienie się różnymi systemami, wykonywanie questów pobocznych dla mijanych NPC, jak i rozwijanie drużyny poprzez walki z mijanymi wrogami. Jeżeli dawno brakowało wam tego typu gier, Nexomon może okazać się strzałem w dziesiątkę. Ci, co nie przepadają za RPGami, raczej i tak tego nie polubią. Nie ma tu nic nadzwyczajnego, czego byśmy nie widzieli. Jest za to solidna konstrukcja na wiele godzin.